Co pani robi? Las to nie śmietnik. Co wy robicie? Przecież po wykiskach mamy przok. Zaśmiecone lasy są niewątpliwie problemem globalnym. Szacuje się, że tylko w Polsce każdego roku wydaje się blisko 20 milionów złotych na sprzątanie i wywóz odpadów z terenów leśnych. 20 milionów złotych, tyle nas, podatników, każdego roku kosztuje własna lekkomyślność i brak odpowiedzialności. Próbując sobie zobrazować wielkość problemu, możemy porównać ilość wywożonych co roku odpadów do blisko 2000 wagonów kolejowych. Jednak nie tylko kwoty i skala śmiecenia tutaj przerażają. Wyrzucenie w lasach gratów, gruzu, opon, plastikowych opakowań i innych tego typu odpadów wpływa przede wszystkim na ekosystemy, doprowadza do skażeń gleb i wód, a nawet może przyczynić się do wybuchu wielkopowierzchniowych pożarów. Co więcej, śmieci w lesie są śmiertelnym niebezpieczeństwem dla zwierząt. Zamiast wyrzucać śmieci do lasu, można je wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Borówku. Mieszkańców naszej gminy nic to nie kosztuje, a może znacząco pomóc naturze. Następnym razem, gdy przyjdzie ci do głowy śmiecić w lesie, pomyśl dwa razy, czy warto.